No na pewno jest. Sporo wyszło mankamentów i tutaj, co tu dużo ukrywać, nie jesteśmy zadowoleni z tego meczu. Widać, że zawodnicy jeszcze się nie przystosowali do tego typu nawierzchni. Chcemy grać bardziej tak koronkowo, tak jak się grało w Mariampolu. Wiadomo, że tu już tak bardziej zapachniało ligą i było więcej walki i było więcej przypadku, bo wiadomo, że naturalne boisko ma to do siebie, że nie jest do końca równe. Więc bardzo dobrze zagraliśmy ten sparring. Nie jesteśmy zadowoleni z niego, ale mamy tydzień i na pewno przepracujemy i przeanalizujemy wszystkie kwestie, które były na minus. Było również też na pewno mniej, ale było też trochę na plus. No na pewno tu będziemy musieli przede wszystkim zwrócić uwagę na te mankamenty, które wyszły. To takie bardziej ustawienie taktyczne i praca nad realizacją gry, która była dobra na obozie, dziś była słaba. I na pewno cały czas, żeby czucie piłki było dobre na boisku naturalnym, bo dzisiaj też kilka razy byliśmy w dobrej sytuacji. Bramkowi wystarczyło dobrze uderzyć czy przyjąć kierunkowo dobrze piłkę i to szwankowało. Na pewno nie tak to miało wyglądać, ale będziemy mieli trochę czasu, żeby przeanalizować błędy i na mecz ligowy będziemy gotowi na 100%. Znaczy na pewno jest sporo, tak jak pan powiedział, nowych twarzy, ale myślę, że wygląda to coraz lepiej. Może dzisiaj to nie wyglądało za dobrze, ale na pewno cały czas na tym pracujemy. Nie chciałbym tam się usprawiedliwiać, ale po raz drugi dopiero jesteśmy na boisku, gdzieś tam cały czas na sztucznej trenowaliśmy. Także myślę, że z dnia na dzień będzie tylko lepiej i robimy wszystko, żeby nie w sparingach, a w meczu ligowym wyglądać dużo lepiej. Na pewno każdy osobno ma, indywidualnie ma duże możliwości, ma potencjał na fajne granie. Trzeba to tylko dobrze skomponować, złożyć to w całość, w zespół, a będzie dobrze. Jest sporo nowych twarzy, ale mówię, to już jest też rola trenera, żeby to poukładać i żeby wyglądało to jak najlepiej. Na pewno też łapanie tej świeżości, bo nie ma co ukrywać, że przez ostatni czas dosyć ciężko trenowaliśmy. Gdzieś ten mecz wcześniejszy z Odrą, no i teraz jest czas na regenerację, na łapanie świeżości, żeby na mecz ligowy być gotowym na 100%. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie w środę na mecz z Odrą. Na pewno damy się wszystko i zrobimy wszystko, żeby 3 punkty zostały w Suwałkach.